Żegnam Polskę. Żegnam moją ojczyznę. Wszelkiego dobra, wszelkiej pomyślności, realizacji wszystkich szlachetnych planów i słusznych zamierzeń w każdej dziedzinie życia, na odchodnym. Całuję tę ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A. I ten dowód raz jeszcze się potwierdził. Jako ostatnia deska ratunku, czy rzeczywiście nadal będą mnie słuchać, czy już nie, proponuję, zaśpiewajmy. Góralu! Zapadły mi w pamięć słowa, które przypominam sobie w trudnych chwilach. Człowiek młody musi być silniejszy od warunków. Musi się przez te warunki przebić siłą przebicia nie jako talent kombinowania, ale jako siła tkwiąca w człowieku i wynikająca z jego wartości, wobec której wszyscy muszą zamilknąć. I wtedy pomyślałam sobie, że taki jest ten nasz papież. Ma taką siłę wewnętrzną, wobec której wszyscy muszą zamilknąć. Bo Chrystus, dzięki Bogu, stawia wymagania. Kiedy byłem młody, tak jak wy, Chrystus postawił mi wymagania i przekonał mnie. Chrystus daje nam od wewnątrz najpotężniejszy środek tej siły przebicia, która tak bardzo potrzebna jest, by się przedwcześnie nie wycofać, nie załamać, nie zagubić perspektywy. W imię Chrystusa życzę wam odwagi. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Papież Jan Paweł II, Słowianin, Syn narodu polskiego, czuję, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta.
powiedzcie mi, jak ten papież ma żyć, jak wy tak na niego krzyczycie. Chcę dzisiaj przypomnieć fragmenty z ostatniej wizyty w 1991 roku, gdy Polska miała, wydawałoby się, to, o co walczyła. Witał papieża Polaka solidarnościowy prezydent, rząd, III Rzeczpospolita. Papież rodak, wasz rodak, zawsze to podkreślał. Wtedy ten papież mówił z ogromną troską, zdenerwowaniem, jakby przewidywał ciąg dalszy tej naszej III Rzeczypospolitej. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi.